Witają Was Bartek i Aneta. Cześć! Naszym dzisiejszym gościem będzie pani Marta Król, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Witamy panią bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Wam, młodzieży i pracownikom szkoły, nauczycielom, dyrekcji za to, że mogłam tutaj dzisiaj z Wami być, mogłam opowiedzieć i o pracy bibliotekarza, pracy mojej biblioteki, ale też o Waszej obecności na portalach społecznościowych, o plusach tego i zagrożeniach. Dla mnie to było niezmiernie miłe spotkanie z młodzieżą i wysłuchanie też, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Jak zrobić, żeby polubić czytanie książek? To jest indywidualna droga każdego z osobna, każdego czytelnika. Trzeba próbować czytać różne gatunki literackie i stwierdzić, żeby stwierdzić, który gatunek literacki będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Czy to będzie coś science fiction, czy to będzie reportaż, czy kryminał, thriller, powieść obyczajowa, powieść historyczna. Jest ogromnie dużo możliwości, przy czym nie warto się do danego gatunku literackiego zrażać po przeczytaniu jednej tylko, jednego przedstawiciela tego gatunku, dlatego że no akurat może ten nie był trafiony. A jak pani uważa, pani Marto, czy powinniśmy sięgać po tak zwane klasyki? Tak. Dlatego, że jest to nasze dziedzictwo kulturowe, które lepiej znać, aniżeli nie znać. W różnych zadziwiających sytuacjach życiowych to może okazać się przydatne. Można włączyć się do rozmowy, gdy akurat mamy na to ochotę i pokazać, że też coś na ten temat wiemy. Jakich autorów mogłaby pani polecić? Jeżeli chodzi o poezję, na pewno Wisławę Szymborską. Zresztą czy chcemy, czy nie chcemy, czytamy Wisławę Szymborską, dlatego że pojawia się wszędzie. Fragmenty jej wierszy, fragmenty jej twórczości same, gdy przeglądamy internet, gdy przeglądamy portale społecznościowe, same do nas przychodzą. Czytamy i zachwycamy się, bo to jest majstersztyk. Natomiast jeżeli chodzi o prozę, ja skutecznie kiedyś zachwyciłam się Cichym Donem Szołochowa. Niesamowita powieść w wersji czterotomowej, w wydaniu czterotomowym czytałam. Opowieść o historii, o ludziach, o przyrodzie, o miłości. To jest coś, czego nie zapomina się nigdy. I takich właśnie odkryć z klasyki Wam życzę. Każdego, kto lubi czytać, albo kto bardzo chce polubić czytanie, zapraszam do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Gromadzimy z każdego gatunku literackiego książki, mamy czasopisma, kupujemy filmy, książki mówione. Wydaje mi się, że każdy, kto poszukuje czegoś interesującego z tej dziedziny, u nas na pewno znajdzie. Oferujemy pomoc w wyborze. Generalnie zapraszamy wszystkich, począwszy od klasy siódmej szkoły podstawowej, czy jeszcze klasy trzeciej gimnazjum, wszystkich dorosłych z naszego regionu. Zapraszam. Dziękujemy za miłe spotkanie, pani Marto. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Rewelacyjna młodzież. Bardzo mi było miło.